Witam Państwa bardzo serdecznie. Koncertem G kontra G rozpoczęliśmy nowy rok kulturalny 2016-2017. Barbara Broda Malon z zespołem zaprezentowała znakomite piosenki Anny German i Marka Grochuty. Był to taki swoisty, liryczny, piosenkarski pojedynek. To była inauguracja, a przed nami realizacja podstawowych, najważniejszych i sądzę atrakcyjnych kierunków naszej działalności. Zapraszamy do naszych sekcji zainteresowań, do naszych kół i grup twórczych. Są one we wszystkich kierunkach artystycznych i edukacyjnych, dla najmłodszych, dla dzieci, dla dorosłych i dla seniorów. W nowym sezonie realizować będziemy cykle programowe, podobne jak w ubiegłych latach. Takie jak Pani Gama Zaprasza, Klub Podróżnika, Kino na Leżakach, a nową formułą będą Kolory Śląska. Zapraszamy bardzo serdecznie do znamienitych festiwali, które organizujemy w Starołażowskim Domu Kultury. Kontynuować będziemy Festiwal Piosenki Artystów Wrażliwych, finał już w niedzielę w Chorzowskim Centrum Kultury oraz Festiwal Otwartych Serc dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Zapraszamy na liczne koncerty, na zabawy taneczne, bo i takich w Starołażowskim Domu Kultury nie brakuje. W nadchodzącym roku kulturalnym kontynuować będziemy naszą niejako naczelną dewizą, jeżeli chodzi o charakter Starołażowskiego Domu Kultury, to jest współpraca ze środowiskiem. Żadna szkoła, żaden dom pomocy społecznej, żadna instytucja, żadne stowarzyszenie działające w tym środowisku nie będzie dla nas obce. Wszystkich przygarniemy i ze wszystkimi będziemy współpracować, jeżeli będą jakikolwiek mieć kontakt ze sztuką i z działaniem społecznym. Chcę powiedzieć, że temu będzie służyć diagnozowanie potrzeb kultury i warstw społecznych tego środowiska. Podobnie jak Chorzowskie Centrum Kultury robiło w tym zakresie badania w centralnym punkcie miasta na ulicy Wolności, my postaramy się to zrobić w naszej dzielnicy. Zapytać młodych, zapytać starszych, czego oczekujemy, jeżeli chodzi o ofertę Starołażowskiego Domu Kultury i jaki chce być ich udział w jego działalności. Zapraszamy do Starołażowskiego Domu Kultury, bo naprawdę warto. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, chcesz bardziej szczegółowych informacji, wejdź na naszą stronę internetową, dowiesz się o wszystkich sekcjach, kołach zainteresowań i o naszych imprezach. Śledź nasze wydarzenia na Facebooku, a będziesz wiedział po prostu o nas wszystko.